Chat GPT właśnie otrzymał długo wyczekiwane funkcje, które zaraz Ci pokażę. Zaczynamy. Pierwsza nowość to wprowadzenie GPT Store, czyli wyszukiwarki różnych GPTs, które zostały stworzone przez innych użytkowników. Domyślnie w tym systemie będzie można nabywać różne rozwiązania. Na ten moment wszystko jest bezpłatne. Mamy tutaj wyszukiwarkę, mamy przegląd różnych kategorii, po których możemy filtrować dane rozwiązania. Na przykład mamy tutaj pisanie, produktywność, czy też programowanie lub edukację. Możemy sobie przejrzeć, które rozwiązania są najbardziej popularne wśród użytkowników. GPT to model GPT, który jest dopasowany do indywidualnych potrzeb i celów, jakie ma realizować. Najłatwiej jest zrozumieć to na przykładzie. Wejdźmy sobie w jakąś kategorię. Mamy tutaj badania i analizy. No i mamy na przykład Scholar AI. Jeśli kliknę sobie tutaj, mogę... Uruchomić takiego GPT, i w tym wypadku jest to system, który pomaga mi znajdować różne badania naukowe, np. do moich prezentacji czy też kursów. Wystarczy, że wpiszę tutaj, jakie badanie naukowe potrzebuję, a system przeszuka swoją bazę danych i da mi konkretne badania wraz z linkami, które prowadzą do realnych źródeł, które istnieją. Więc nie ma tutaj mowy o wymyślaniu, są tutaj tylko konkretne informacje. Poprosiłem system, żeby przygotował mi listę badań na temat tego, jak sztuczna inteligencja wpływa na wydajność pracowników, no i otrzymałem tutaj listę. Wraz z linkami i mogę sobie przejść do konkretnej strony i zobaczyć dane badanie jeśli jest dostępne bezpłatnie. Wtedy będę mógł je przeczytać i wykorzystać do moich celów. Tych rozwiązań jest bardzo dużo, dlatego mamy tutaj wyszukiwarkę. Wystarczy, że wpiszesz dane frazy kluczowe, na przykład social media i mamy tutaj różne rozwiązania dotyczące mediów społecznościowych. Najlepszym sposobem na wykorzystanie tego systemu jest stworzenie własnego asystenta, własnego GPT. Wystarczy, że wejdziesz sobie tutaj i będziesz mógł kliknąć Create a GPT. Ja stworzyłem sobie kilku pomocników. Jeden pomaga mi w newsletterze, inny w copywritingu, jeszcze inny w kreowaniu prezentacji, więc mamy tutaj wiele możliwości. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak tworzyć to krok po kroku, no to skorzystaj z mojego kursu online lub wejdź na inny film na moim kanale YouTube, znajdziesz tam poradnik na temat tworzenia takich GPTs. Tworzenie takiego pomocnika nie wymaga zdolności technicznych ani programistycznych. Wystarczy, że wejdziesz sobie tutaj i wypełnisz te pola lub wykonasz te kroki z kreatorem, który został przygotowany przez OpenAI. To wszystko. Omawiam w innym filmie. Teraz pokażę ci nową opcję, która została wprowadzona specjalnie dla właścicieli firm i zespołów, którzy chcą wdrożyć ChatGPT w swoich działaniach. Przejdź sobie do ustawień, wejdźmy sobie tutaj i teraz kliknij na Upgrade. Plan. W tym miejscu możesz wybrać plan płatny i dotychczasowo dostępny był tylko w wersji plus dla jednego użytkownika, co było bardzo ograniczające jeśli mieliśmy firmę, ponieważ każdy z pracowników musiał sobie zakładać własne konto. Teraz jako właściciel firmy możesz założyć konto dla zespołu, nazywa się Team i mamy tutaj szereg... Korzyści korzystania z tego systemu. Przede wszystkim możemy wysyłać więcej wiadomości niż w tej standardowej wersji płatnej. Mamy możliwość stworzenia własnych GPTs i udostępniania ich we własnym środowisku roboczym, czyli będzie to prywatne w ramach danego zespołu. Dodatkowo mamy nowe opcje administracyjne, oraz system nie będzie trenował swojego modelu na naszych danych, więc mamy większą prywatność i większe bezpieczeństwo. Jest to bardzo ważny element dla każdej firmy. Żeby kupić sobie taki dostęp, klikamy sobie tutaj na Upgrade to Team. Wybieramy nazwę, wpisuję nazwę NetGonet, jest to nazwą mojej firmy i klikam Select Billing Option. Teraz musisz wybrać formę płatności w planie rocznym jest nieco taniej za osobę wychodzi 25 dolarów miesięcznie. W planie miesięcznym mamy 30 dolarów miesięcznie za osobę. Po prawej stronie wybierasz, ile pracowników chcesz podłączyć do systemu. Czyli jeśli masz na przykład dwóch pracowników, dwa miejsca, no to wybierasz sobie dwójkę i mamy podsumowanie. Jest to 60 dolarów miesięcznie lub w planie rocznym będzie to 600 dolarów, więc odrobinę taniej. Ja wybieram plan miesięczny i przechodzę do płatności. Po przejściu do płatności zobaczysz cenę już z podatkiem VAT. Jeśli kupujesz jako firma, możesz tutaj wpisać nazwę firmy i numer identyfikacji podatkowej. Po dokonaniu płatności zostaniesz przekierowany do takiej strony. Tutaj klikasz kontynuuj. No i mamy tutaj możliwość zaproszenia użytkowników, czyli musimy wpisać ich adresy e-mail, aby mogli uzyskać dostęp. Możesz dodać adresy e-mail przez plik CSV, albo wpisać je po prostu ręcznie, czyli na przykład e-mail małpa.netgonet.pl i kliknąć Enter. Wtedy jest mail dodany i możemy wpisywać kolejne. W takiej samej metodzie, czyli wpisuję e-mail, klikam Enter. Gdy dane e-maile są dodane, no to klikamy Next. Ja na razie nie chcę ich dodawać, więc klikam sobie Pomi. I mamy informację, że podstawowa konfiguracja jest zakończona. Możemy sobie przejść do naszego chat GPT. Mamy powtórzenie najważniejszych informacji. Przypomnienie, że te rozmowy nie są wykorzystywane do trenowania modeli. No i tutaj ważna uwaga: pamiętaj, żeby weryfikować, co otrzymujesz od czata, ponieważ on ma skłonności do halucynacji, może wymyślać pewne informacje. O tym więcej mówię w kursie, ale warto mieć na uwadze, że każdą informację, którą otrzymasz, trzeba weryfikować. Przejdźmy sobie dalej. Mamy tutaj. Informację dotyczącą roli jaką pełnię. No to jest informacja statystyczna. Wybieram sobie Business Owner, możemy sobie wybrać marketing, to nie ma dużego znaczenia. No i przechodzimy do naszego nowego panelu. Wersja dla zespołu posiada kilka dodatkowych funkcji. Mamy tutaj opcję przełączenia się między kontem osobistym i kontem dla zespołu, czyli jeśli kliknę tutaj, wrócę do mojego konta osobistego. Mamy opcję Manage Workspace, czyli możemy sobie tutaj zarządzać wszystkimi użytkownikami, możemy ich Wyrzucić, możemy zmienić ich rolę. I na przykład mogę sobie dodać teraz użytkownika albo go zawiesić, jeśli chcielibyśmy zmieniać użytkowników, więc jest to bardzo elastyczne. Jeśli na przykład Twój pracownik odejdzie, będziesz potrzebował zmienić maila, to możesz tutaj zrobić to w tym miejscu. Po dodaniu maila Twojego pracownika do systemu i wysłaniu zaproszenia, on otrzyma takiego maila, będzie musiał kliknąć tutaj i założyć swoje bezpłatne konto w OpenAI. I potem będzie przyłączony do twojego zespołu. Wejdźmy jeszcze raz w ustawienia naszego obszaru roboczego. Tutaj mamy zakładkę użytkownicy. Mamy wszystkich użytkowników i mamy tutaj zaproszenia, które oczekują na wysłanie, możemy również wyszukać danego użytkownika, następnie mamy płatności, czyli w tym miejscu możemy sobie zobaczyć jak wyglądają nasze płatności, ile miejsc jest zajętych i możemy również anulować naszą subskrypcję, jeśli nie byłbyś zadowolony z tego Abonamentu, wtedy możesz po prostu anulować, jeśli kupiłeś sobie pakiet na miesiąc. Więc ja zawsze zalecam, żeby kupować miesięczne plany, jeśli testujesz oprogramowanie, bo wtedy łatwo się wycofać. Z rocznego planu, niestety, już nie możesz się wycofać i stracisz wpłaconą kwotę, jeśli nie będziesz korzystać z tego systemu. Inne opcje są przeznaczone dla planu Enterprise. Enterprise to jest plan, który. Jest przeznaczony dla firm, które mają powyżej 150 pracowników. On jest znacznie droższy, no i ma tutaj kilka dodatkowych opcji, ale tego nie będę omawiał. W tym miejscu znajdują się dodatkowe ustawienia. Zanim pokażę ci ostatnią zaletę korzystania z tego planu dla zespołu, mam dla ciebie propozycję. Przygotowałem specjalny kurs, w którym krok po kroku pokażę ci jak korzystać z ChatGPT, aby oszczędzić czas i przyspieszyć swoją pracę. Kliknij teraz w link w opisie tego filmu, znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje na temat kursu, a jeśli masz dodatkowe pytania, możesz Pisać do mnie bezpośrednio. Teraz pokażę Ci ostatnią zaletę korzystania z systemu dla zespołów. Gdy wejdziesz sobie tutaj, mamy zwiększony limit. Możemy wydłużyć rozmowę z czatem. Limit wynosi aktualnie 100 wiadomości co 3 godziny i ten limit dotyczy poszczególnych kąt, czyli na każdym kącie ten limit jest właśnie taki. Te limity mogą się za niedługo zmienić, tak jak inne aspekty związane z korzystaniem ze sztucznej inteligencji. Jeśli chcesz być na bieżąco, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał i zapraszam Cię do kolejnych filmów.